Przyznam szczerze, że przed sięgnięciem po książkę Jak goliłem frajerów, postać Janusza Wójcika była mi całkowicie nieznana. W zasadzie mignął mi gdzieś tam kilkukrotnie, ale nie wiedziałem, że on to on. Jako, że interesują się piłką, było mi nawet z tego powodu trochę głupio, bo jak się okazuje, to były piłkarz, polityk, a przede wszystkim trener. Trener, który osiągał sukcesy, a przecież to w piłce jest najważniejsze. Na swoją obronę powiem, że gdy w 87 awansował do najwyższej klasy rozgrywkowej z Jagiellonią Białystok, mnie jeszcze nie było na świecie. A kiedy w 92 o mało nie zdobył z reprezentacją Polski złotego medalu na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie, ja jeszcze na chleb mówiłem Pep. Nie mylić z Pepem Guardiolą. Na książkę Janusza Wójcika składają się trzy przeplatające się elementy. Po pierwsze, zbiór opowieści, anegdot, nieprawdopodobnych, czasem śmiesznych sytuacji z życia autora. Szczególnie uśmiałem się, czytając historię z Kazimierzem Dejną. Fajnie było też poczytać o piłkarskich kulisach w Polsce i na świecie sprzed kilkunastu i kilkudziesięciu lat. Polityka, kolesiostwo, kobiety, imprezy, pieniądze. Wujo mówiąc krótko, nie czai się i wali prosto z mostu. Po drugie, komentarze obecnych wydarzeń i postaci. Według mnie są to najsłabsze fragmenty w książce i chyba trochę pisane na siłę. Takie lanie wody, aby książka nie była za chuda. I po trzecie, krótkich wywiadów z kolegami, dawnymi współpracownikami i podopiecznymi Janusza Wójcika, które stanowią bardzo dobre urozmaicenie książki. Janusz Wójcik w swojej książce nie przebiera w środkach. Nie stroni od wulgaryzmów, gada do siebie w trzeciej osobie i na każdym kroku przypomina czytelnikowi, że żadna laska w życiu mu się nie oparła. Wszędzie ma znajomości, do tego nigdy nie wylewa za kołnierz i ogólnie nie ma mocnego nawuja. I o ile za sukcesy sportowe należy mu się wielki szacunek i nawet śmiem twierdzić, że brakuje teraz takich twardych trenerów, to jego zadufanie w sobie i ogromne zarozumialstwo, niekiedy przechodzące w koszmarny bełkot, może diabelnie drażnić. Jak goliłem frajerów to idealna lektura na kibel, do autobusu, pociągu, tramwaju. Szybko się czyta, taka lektura do zapomnienia. Polecam ją wyłącznie fanom piłki nożnej, których interesuje postać Janusza Wójcika i piłkarskie kulisy z dawnych lat. W mojej ocenie książka zasługuje na max 5,5 na 10.